To kurde, można na rowerze, czy nie można? Powiedzcie mi, czy można na rowerze? Czy nie można na rowerze? Małżonka pojechała, jadę. Oczywiście pod kołderką, pod pierzynami grubymi, z piór łabędzich, ekipa pana Romka z piekarni miejscowej i młodzi piekarze już dawno dymają od samego skoro świtu, żeby wyhaczyć jakąś złotoustą perełkę na Libańskim Placu, czy też tam niemieckim, jak kto woli. Także powiem wam, że kto rano wstaje, ten leje jak z cebra, staropolskie przysłowie, lub też kto rano wstaje, ten, proszę ja was, wyhacza perełki. Także to jest wszystko do przemyślenia, co robi ten poranny wstawacz. Co tam się wydarzyło w ostatnich dniach? Dzwonił do mnie pan wczoraj, szanowny. Dzień dobry, tu pan szanowny. Dzień dobry, panie. Dzień dobry. Przedwczoraj, znaczy wczoraj, dzwonił. Słuchaj pan, bo tam pan lawaciarza reklamujesz, lawaciarz zarąbisty, ale miał mi przewieźć palety. I się nie odzywa, no to kurde. Panowie, jeżeli macie palety pełne złota i chcecie je przetransportować przez pana lawaciarza z punktu A do punktu B, to mi nic do tego. Ja ewentualnie mogę SMS-em, bo weekend jest, kurde, nie zamęczajmy lawaciarzy. Macie swoje męskie umowy, działajcie sobie tam ile chcecie. Palety ze złotem? Jestem Jurek Killer, jestem odebrać złoto! Z klasyka oczywiście, Cezary Pazura a la José Arcadio Morales, hiszpański pisarz eseista, proszę ja was. Que pinche carajo. Eta. O, wczoraj do mnie messengerzy pan szanowny, że jest za granicą i ma 8 milionów, powiedzmy tam w skrócie, czy 9 milionów polskich złotych w kieszeni, jednak na koncie ma pustkę i nie może z bankomatu czy w Lidlu bułki zakupić, a głód pieroński i nie ma również w kieszeni miedzianych euraczy. To zaremski fuk, szybki błyskawiczny przelew, poratowałem widza euraczami. Obcy facet. Rozwój sytuacji jest mi nieznany, bo poszedłem spać zwyczajnie. Zazwyczaj wieczorem, żeby się wyspać do rana, to muszę iść spać wieczorem, jak podobnie większość z was, chyba że pracujecie na nockach, misiaczki. Zauważyłem, że nie lubicie w ogóle konkursów. A niebawem konkurs miał być na 500 zł żywą gotówką. Ale skoro nie chcecie, to kiwam w oko. Coś podobnego, jaka słaba oglądalność na konkursie. A za 250 można sobie było dorobić coś fajnego, sztucznego. Albo jeszcze inaczej. Albo można było wyłowić hybrydę. Jak to czytałem, czy nie wyłowić. Zdjąć hybrydę. Zdejmuję hybrydy, to ja z libańskich, berlińskich plac. Także pamiętajcie, jestem konkurencją dla waszego salonu urody. Również robię w hybrydach. Bogdan z Rzymu, dzięki za cynk o kawie włoskiej. Bogdan często coś napisze i zawsze fajnie. Pozdrawiam uprzejmości. Odezwał się porannym SMS-em pan Andrzej, który dostał życzenia urodzinowe, skoro świt od 5 rano dzisiaj szły. Bardzo mi przyjemnie i mam fotę miejsca, które sobie pan Andrzej poobijał. Jeszcze SMS-a nie roztworzyłem, ale widziałem. Wziąłem zdjęcie w skróciku, że tam pierdzielnięcie było. No cóż, jak się grzebie psy w seatach, to może być i mała strata. Takim wierszem poleciałem teraz z rana. Dzieci uwaga, przejadę. Nie chce mi się za bardzo jeździć po jakichś obcych dzieciach kołami samochodu. No dobra, próbujemy coś działać. To tam na podpinkę, ten na podpinkę, na podczepkę. Przejście dla pieszych puszczamy, bank. O, ciepło. Jutro życzyłbym sobie, właściwie jutro grupy żwawej i pełnej animuszu oraz mocy temperamentowej. No po prostu macie kupić samochody, kurde, najlepiej po dwa. I brać to od nich do domu. No oni i tak przywiozą nowe, także bez skrupułów kupujcie. Odbierz. Będę odzwaniał. Bez skrupułów w ogóle nie stresujcie się tym, że im zabieracie auto.
Oni będą później dzwonili, żeby chcieć to od was odkupić. Niemcy, a oni tacy są. Charakterni. Dobra. Jest skręt. Hop, hop. Hop, a dziurawą, a krzywą. To co, zeszłego wtorku wszystkie auta już w domu. Chociaż cudów nie było, a tu już w domu, w czwartek były w domu wszystkie. Czyli dwa dni po zakupie. Tu jakaś budowlanka, coś się dzieje. Wiem, kurtka niebieska, no czerwona w praniu, kurde. Bardzo mnie przykro. Takiej musiałem wyskoczyć. O, brama otwarta. Teraz podzwaniamy, podpisujemy na weekendowe wasze działania. To BMW srebrne w sedanie, piąteczka, która dostała na benzynie. To była 3-litrowa benzyna, kurde, na gazie sekwencyjnym. Okazało się, że to Polak przyjechał do hotelu i tylko na jedną nockę i poszedł. I oczywiście nie chciał sprzedać. Nie chciał sprzedać, a szkoda, bo można byłoby ponegocjować z gościem. O, parę. Czy nie za blisko, czy nie, pewnie mnie tłucznie drzwiami. Tu mam pół meterka, to się wyluzuje. Oj, teraz. Perfekt. Chcemy być sobą. Chcemy być sobą jeszcze. Wszystkiego dobrego. Ja tu jeszcze raz się wrócę. Haha, pozdro 600. A, nawet 700. Haha, cześć. Kolejny telefon do przewodnika po berlińskich przedmieściach. Telefon i rozpacz w głosie. Ha. Proszę pana, bo w Polsce nie ma fajnych samochodów. I polski handlarz nie ma klasy. Wiecie, o co chodzi. Wyszukujesz perełkę, czytasz opis wyposażenia. Kurwa, tego przepraszam, tego szukam. A mnie poniosło z tą radością. Tego szukam. Zdjęcia perfekcja. 620, dzwonisz. A tam uprzejmy głos sprzedawcy. Wie pan co, bo tu sprawie dzwonię. Fieścinka, 12 roczek. Bezwypadkowa. W pierwszym lakierze, co tu pan opisał. Szyby wszystkie z cyferką. Odpowiednią. Proszę pana, i ten, że wszystko idealnie. No jest. Pomoc drogowa coś kombinuje. Gruba ta pomoc. Wie pan co, mam do pana 200 km. Czy zatem wszystko, proszę pana, perfekcja, nienaganność, styl, igła. Mówiąc krótko, wypaśnik przy okazji. Kurde, okej. Okay. Jedziesz. Dajcie szansę, mam robotę. Teraz skończymy. Dobra, jestem. I wiesz, pan teraz dzwoni mi, że mieszka w Namysłowie i pojechał oglądać auto dla córki do Piły. Powiem wam, że jest parę metrów. Jest parę metrów. Przyjeżdża. A gość uprzejmy. A wcześniej jeszcze pytanie. Przepraszam, czy to komis, czy dom prywatny? Nie, prywatne to chałupie mam. Chałupie, czyli pod domy. Przychodzi, przyjeżdża. Nawigacja poprowadziła wzorowo. Proszę ja was. Patrzę, a gość takie ma gumofilce. Sytuacja z życia wzięta, sprzed pół godziny telefon. Pozdrawiam uprzejmie. Chociaż jakoś jestem taki w laserach jakiś taki, tutaj muszę się przyczaić. A gość na gumofilcach ma kropki w kolorze tego auta. I tak oni, na to auto? Na te kropki. Na auto? Kuźwa, na kropki, ty. Okazało się, że człowiek gumofilc, kto jest z miasta, to nie kuma, co to jest w ogóle gumofilc. To jest takie specjalistyczne obuwie rolnicze. Człowiek gumofilc przysięga, że auto bez wypadek w pierwszym lakierze, że tylko u fachowca w specjalistycznej kabinie
Dokonano kilku zaprawek kosmetycznych. Ale nie dawało spokoju kupującym to kropkowate ogumowane obuwie. I chyba się okazało, że auto jednak nie do końca było tylko zaprawkami potraktowane. No i nie kupili, no ale takich ogłoszeń, gdzie jeździmy jak debile. Jeździmy jak gmioty ostatnie, oni nas dymają w rurę przez telefon, mówiąc, że wszystko jest cudowne. Zdjęcia w retuszu, w jakichś specjalnych filtrach robione, że w ogóle przejeżdżasz inny kolor. Ale wie pan, jak niebieski. Takie ja bym bardziej szary, tak żółte wpadam na zdjęciu, ale czemu niebieski jest? Wie pan, tu mam, wygooglałem, mam w telefonie akurat. Wie pan, może się różni, może nie. Chciałem kiedyś kupić BMW. E91 to się chyba nazywa. Nie, to jest trójka. E61, piątkę. Dobrze, że kolega mój Robert Łysa Pało, pozdrawiam cię uprzejmie, jechał tam w sprawie pracy, tylko wziął mi 200. Jechałem na drugi koniec Polski. Pierwszy i ostatni raz. Wyobraźcie sobie, że podjeżdżam, wychodzi gość z bloku, wsadza mnie w swoją najnowszą hybrydę, gdzie tam, wiecie, wyświetlaczy. Ja, prosty człowiek z prowincji, mówię, ale tu ma wyświetlaczy, ta japońska hybryda. Zawozi mnie pod samochód i mówi, proszę, daj mi kluczyk. Patrzę na ten kluczyk, a są dwa kluczyki? Nie, jeden. Wie pan, ale w opisie stoi, że są dwa kluczyki. Wie pan, nie, to musiało się mi przejęzyczyć. Ręce opadają, cycki opadają, worek się marszczy. Nie wiem jak dziewczynom, ale ja mam takie odczucia. Proszę pana, ale pan spojrzy na to zdjęcie, które mam tutaj zrobione z screena. Pan porówna felgi i felgi. Wie pan, to ma stare zdjęcie na tych 17 czy 18. To dawno sprzedałem, wie pan, te 16 też pan może ładne. Ale wie pan, bo jednak ta felga robi robotę na pojeździe marki BMW. Natomiast ta felga, która jest teraz założona, nie robi tej roboty, stąd to panu 1000 opuszczę. I tak nas dymają w rurę, nie tylko komisanci, panowie, przepraszam, ale wiecie, o co chodzi. Jakoś opisując samochód, róbmy to jakoś szczerze, z sercem. Napiszmy rysa na lewych drzwiach, fota. Prawe drzwi po lakierze. 240, druga warstwa. U dołu 480, bo kilo kitu. Wie pan co, jaką gość ma brodę, 1,5-kilową. Ale zapuścił. Wie pan co, ale tutaj miernik nie łapie, to wie pan, to może plastikowe, no dół drzwi plastikowy, a góra blaszana. Tak mi kiedyś gość gadał, że może wie pan, to plastiku nie łapie. Wie pan, nie łapie też, jak jest zbyt dużo nakitowane, że tak się wyrażę, kolokwialnie to. Ale motki jeżdżą. Przepraszam, okno mam otwarte, że mordę, jakbym u siebie był. I takie to historie związane z motorem. Ale poszedł Renault Clio. Grubsza akcja. Z 15 rok. 5-400 na taniej wyrywaliśmy. 14 rok. Pamiętajcie, motocykliści, idzie weekend piękny. Pogoda znakomita, a nawet można powiedzieć zacna, jak Maga Klasyk. Bądźcie ostrożni, bo syfu przy drogach, właśnie jadę przy krawężniku, piasku 20 km na metr kwadratowy. Jak się wbijesz, panie, w dziurę piaskową, to nikt ci nie pomoże, jak koło uślizgnie. Jak już koło ślizga, ucieka ci dupa, nie podpieraj się nogą, chłopie, przy dużej szybkości, bo ci nogę upierdoli w biodrze. Przepraszam, znowu się poniosłem. Nogę urwie. Wyrwiesz z kolana. Puść maszynę, nie ślizga. To są tylko blachy. I pamiętać mi tam, kierowcy samochodów, mówię też do siebie, spójrz dwa razy w lusterka, bo motocykle są wszędzie. Już wspominałem ostatnio, że było w wiadomościach, że już no kilku nie wróciło z przejażdżek weekendowych po zeszłej pięknej, gorącej niedzieli. Także miejmy się na baczności, bo we wtorek trzeba jechać z panem Romkiem pozwiedzać niemieckie przedmieścia.
czy tam berlińskie, co za różnica. Jakieś takie po świacie jestem. Twarz mi zredukowało. Jaki brzydal. I kurde. Dziś miałem telefon, czy stoją na placach B4 tak zwane. Kumacie. Audi. No nie ma, cholera. Ostatnio mi ktoś wygooglał Quattruwę. To mi tu klimatyzację włączył. Quattruwę z któregoś tam roku, starego jak świat. 4000 euro cenią. Ale zdrowa gryba, zielona butelka, klasyczna, z klimatyzacją. 4000 euro, niezłe pieniądze, ale tych aut już nie ma zbyt dużo na świecie. Będę pewnie jeszcze do was się meldował z moich samochodowych opowieści. Bo co ja bym bez was zrobił? A jak się okazuje, wy beze mnie. Bardzo dziękuję. Zawijam te sreberka, pozdro 600, a nawet 700. Cześć.